i Dziedzictwa Narodowego, profesor Małgorzata Omilanowska. Czy dzisiaj, jak pani czuje, jak pani myśli, a jesteśmy wcale niedaleko od miejsca, w którym kiedyś pani pracowała, to jest taki urząd, który ma szacunek, czy już nie? Powoli traci, oczywiście. Ale to chyba nie urząd traci, ale człowiek, który nim kieruje. Jest po prostu coraz mniej wiarygodny dla ludzi kultury i to w tym chyba leży problem. Urząd jak urząd. Pracują z reguły ludzie, którzy się bardzo starają robić swoją pracę jak najlepiej. I myślę, że w takim codziennym funkcjonowaniu ministerstwo jest bardzo źle postrzegane. Na pewno dzieje się bardzo dużo. Ma pieniądze i daje. Tylko są tacy, którzy mówią, o, do tej pory dostawaliśmy, a teraz dostają zupełnie inni. Ciekawe dlaczego. A myślę, że odpowiedź na to pytanie większość zna. Nie muszą się chyba specjalnie zastanawiać. Czy to są bardzo często, jeśli chodzi o taki resort, który, jak mówimy z nazwy, resort kultury i dziedzictwa narodowego, to jest miejsce, w którym jest miejsce na politykę? Ja obawiam się, że w dzisiejszej rzeczywistości wszystko jest polityką, więc pewnie kultura też. Zdumiewa mnie to, że minister nie dostrzega potrzeby wspierania równoważnego wszystkich obszarów. Ja pamiętam z mojego własnego doświadczenia taką historię, kiedy pieniądze były rozdzielane na wsparcie czasopism, nie tylko kulturalnych, ale także społecznych. I w tym pierwszym rozdaniu wynikającym z decyzji eksperckich, jeszcze przed procesem odwoławczym, kilka tytułów kojarzonych z prawicą nie dostało wystarczającej liczby punktów i w związku z tym nie dostało dotacji w tym pierwszym ruchu. I pamiętam reakcję społeczną na nią, na to i list, który do mnie napisali redaktorzy pism lewicowych i centrowych, że liberalnych, tam ci nie, że jeżeli tamci nie dostaną, to my nie będziemy mieli z kim dyskutować i polemizować. I to nie jest w porządku, bo ta scena powinna być zrównoważona. Dla mnie było oczywiste, że rzeczywiście w procesie odwoławczym będę naprawiała pewne decyzje właśnie wynikające z tej oceny ekspertów, takiej trochę niezbalansowanej. I rzeczywiście większość tych konserwatywnych czasopism dotacje dostała. Ale co ciekawe, kiedy teraz pisma liberalno-lewicowe pieniędzy nie dostały, to jakoś ci redaktorzy z tych pism prawicowych zupełnie nie czuli się w potrzebie. Uwagi. Są tak skupieni na pisaniu, że mogli nie zwrócić uwagi, że komuś nie starczyło. Ale jakby tylko nie odwdzięczyli się tą odpowiedzią. Rozumiem, no? Ale patrząc po różnych muzeach w Polsce, choćby traktowanych jako instytucje opowiadania pewnej historii, bo niekoniecznie są to muzea historyczne, ale opowiadanie pewnej historii, mam wrażenie, że czują, że dzisiaj pieniądz jest jakimś narzędziem w rękach ministra kultury, który może dać, żeby się rozwijali lub opowiadali swoją historię, nawet jeżeli ona jest nie po jego myśli, lub nie dać i wtedy oni mają z tym problem. Minister to zapowiedział w swoim pierwszym wywiadzie, że właśnie przy pomocy finansów ma zamiar sterować tym rynkiem. Jest wolność, każdy może robić co chce, ale pieniądze dostanie tylko ten, komu on by nie chciał dać. To powiedział w pierwszym wywiadzie jeszcze przed nominacją i dotrzymał słowa. O, właśnie, to cenię go za to, że dotrzymał słowa w takim razie. Natomiast pomyślałem sobie, że w czasach, w których dochodzi do tak katastrofalnego pożaru, jak pożar w katedrze Notre Dame, w momencie, w którym wielu się zaczyna martwić o to, co dalej, czy się uda odbudować, czy nie, nagle polska część spora opinii publicznej, myślę o prezydencie, o premierze, ale też o Donaldzie Tusku, nagle wszyscy widzą w zwykłym pożarze, wydaje się, drugie, trzecie, czwarte dno. Pani to rozumie? Po części tak. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim dostrzec fakt, że ludzie mają w XXI wieku skłonność do mocnych, emocjonalnych reakcji wtedy, kiedy dzieje się coś, co wymyka im się spod kontroli. I piszą takie rzeczy jak pan prezydent na przykład? No, bo żywioły mają to do siebie, że nas nagle konfrontują z faktem, że nie jesteśmy nieomylni, nie jesteśmy wszechwiedzący i nie jesteśmy wszechmocni. Okazuje się, że duża powódź, trzęsienie ziemi, czy właśnie pożar, nagle jest silniejszy od nas. Możemy wysłać kilkuset ludzi, możemy mieć najlepszy sprzęt. Ja jestem zresztą pełna podziwu dla tych strażaków. Oni dokonali cudu tam w tym Paryżu przedwczoraj w nocy. Ale i tak, no nie da się tego opanować w 10 minut.
I nasza reakcja emocjonalna jest w pewnym sensie reakcją umotywowaną właśnie tą bezradnością, że my musimy teraz natychmiast zapobiec. Myślę sobie, czytam nawet, widzę pożar, obserwuję to z czysto dziennikarskiego punktu widzenia i nagle widzę, że także dziennikarze mówią, ojej, palec Boży, ojej, to jest kara. Słyszę kardynała Dziwisza, który mówi, zobaczcie, oto symbol, Europa płonie, jak jej nie naprawimy, to spłonie cała. Nie jest to szaleństwo? Jest. Jest oczywiście, bo to jest zwykły pożar, na dużą skalę, bardzo cennego obiektu, ale pożar jakich wiele. Po prostu nie jesteśmy nieomylni. A zabytki mają to do siebie, zwłaszcza ogromnej skali, że z reguły są niedofinansowane i z reguły mają te zabezpieczenia przeciwpożarowe albo żadne, albo przestarzałe, albo właśnie przez chwilę wyłączone. I płoną. Nam się to zdarzyło kilkukrotnie w ostatnich latach i świat nie jest wolny od takich zdarzeń. No, los zawsze chciał... to był palec Boży? Nigdy nie był los. Palec Boży, z reguły było ludzkie zaniedbanie. No ale czytam pana prezydenta Dudę, który myśli, nie wiem dlaczego, ale może to jest ta emocja, o której pani wspomina. Wykorzystuję ten moment, żeby nawiązać do tego, że przypomnieć, na jakim fundamencie Europa została zbudowana. Czy to jest idealny moment, patrząc na to, żeby wspominać, dawać przytyczkę muzułmanom, bo tak to odbieram? Panie redaktorze, tak. Są ludzie, dla których wysypanie soli z solniczki jest już jakimś znakiem i symbolem. Więc u Boga nie idźmy tą drogą, bo naprawdę ona nas do nikogo nie zaprowadzi. No, ale widzę nawet Donalda Tuska, który mówi, nie martwcie się Francuzi, myśmy Gdańsk odbudowali. Pan premier wysyła swojego tweeta, myśmy Warszawę odbudowali, więc wy też odbudowujecie, czy odbudujecie katedrę, no. Że my jesteśmy od razu na jakimś Ale to są słowa wsparcia, tak? Ale to są słowa wsparcia i akurat tutaj bym się do tego nie czepiała, bo rzeczywiście odbudowa Kościoła Mariackiego w Gdańsku, który jest... niewiele mniejszej skali niż Notre Dame. No. Wieża wyższa, ale tylko pojedyncza, ale jakby pojemność kościoła zmniejszona. Odbudowa kościoła w Gdańsku była rzeczywiście ogromnym wyzwaniem. No, jeszcze mówimy o technologiach sprzed 50 lat. I ona się powiodła w ciągu kilkunastu lat, więc to jest takie odwołanie się, jeżeli tam to było możliwe, to u was to na was pewno. Też. Bo jednak Mariacki był bardziej zniszczony niż teraz Notre Dame w Paryżu. Co jest, patrząc i zazdroszczę im, że mają takich obywateli, którzy mają takie gesty, pieniądze. Że ktoś mówi tak, 100 milionów, bardzo proszę. O nie, on dał 100 milionów, więc ja daję 200. Ale, co też ważne, dzisiaj cytowałem to widzą przed chwilą, jakby muzułmańska wspólnota w Paryżu mówi do swoich wiernych, słuchajcie, to jest miejsce, jeżeli możecie, a jest specjalny fundusz, to wy też zanieście swój grosz. Bo to jest akt solidarności wielokulturowego społeczeństwa. Myślę, że takich analogii też możemy trochę znaleźć w sytuacjach, kiedy płoną czasami meczety. Tak? Staramy się w cywilizacjach wysoko postawionych pokazywać światu, że jesteśmy solidarni ponad różnicami. Nie tyle podziałami, co właśnie różnicami. To ładne. Nie, ten gest mi się wydaje bardzo, bardzo piękny. Tylko... I to, że Europa mówi, wesprzemy was, pomożemy was, wyślemy wam specjalistów, złożymy się na odbudowę, to jest po prostu gest solidarności. Dlaczego to jest tak ważne i symboliczne miejsce? Ono nie jest aż tak ważne i aż tak symboliczne, ale akurat jeden z kilku ważnych symboli Francji akurat tej pomocy i wsparcia potrzebuje. Katedra Notre Dame to obiekt o wadze, którą możemy rozpatrywać w różnych płaszczyznach. Przede wszystkim z punktu widzenia chrześcijan i katolików jako miejsce przechowywania najważniejszych chrześcijańskich relikwii. Na pewno jeden z kluczowych obiektów dla katolicyzmu i światowego, i europejskiego, i francuskiego. Na pewno szalenie ważna budowla z punktu widzenia historyczno-artystycznego. O wysokich walorach i estetycznych, i historycznych, na pewno bardzo ważne miejsce pamięci historycznej. Pamięci francuskiej i europejskiej. No i oczywiście też wielka wartość materialna, która została zniszczona i trzeba teraz uruchomić duże środki, żeby ją ratować. Z uwagi na relikwie i tą pamięć chrześcijaństwa uzasadniona jest używanie analogii, zobaczcie, płonie katedra Notre Dame, przełóżcie to na sytuację moralną i społeczną. Płonie Europa mentalnie, także należy to odbudować. Przesada? Oczywiście, że przesada. Należy to odbudować, dlatego że jest to wielka wartość pamięci historycznej
i wielka wartość dla wierzących. No ale po prostu stało się nieszczęście. No takie rzeczy, to jest przypadek losowy. No, zdarzyło się. Obawiam się, że śledztwo wskaże winnych bardzo konkretnych zaniedbań, bo no, doświadczenie uczy, że jak na razie wszystkie pożary dachów kościelnych po 1945 roku w Europie miały swoje źródła w zaniedbaniach związanych z przeprowadzanymi remontami. Tam nie ma instalacji elektrycznych. Na strychach kościelnych nie ma instalacji elektrycznych. Tam się nie ma co zapalić. Znaczy, tam nie ma źródła pożaru. Mamy już odgromniki, więc piorun strzelający w wieżę podczas burzy też nie wywołuje tego pożaru. Ale piorun to znak Boga. No może, ale tak się, ale to się już nie zdarza. To już jest na tweet. Jak tak, nic. Tak, wierzono w to przez całe stulecie, ale w tej chwili to się już nie zdarza. Więc jeżeli nie działania wojenne, no to musi pójść człowiek i coś tam zmaluje. Nie, to nadprzyrodzone. Dlaczego pani nie daje się przekonać, że to nadprzyrodzone siły zniszczyły katedrę? Kabel się przetarł albo ktoś zalał gorącym lepikiem. Nie. Ale jednocześnie myślę sobie, czy my naprawdę jesteśmy takim narodem, że nam tak łatwo przychodzą tak górnolotne skojarzenia? No trochę lubimy fantazjować i trochę lubimy mesjanizować. Wydaje to jeszcze się nam, na cudzej ziemi. Że wszystko, co się zdarza, musi mieć jakiś sens i znaczenie. Wie pan, ja myślę też, że to jest takie ludzkie, że nadanie sensu bezsensowi a pani rację, tak. pozwala nam Zrozumieć. Często ludzie giną w przypadkowych sytuacjach. Dzieją się takie dramatyczne zdarzenia, gdzie tracą życie ludzie w głupi sposób tak zwany. Chcielibyśmy, żeby to miało jakiś sens, żeby to miało jakąś wartość, żeby się to czemuś służyło. Czasami niczemu nie służy, po prostu się po zdarza. Po prostu jest. Jak pani patrzy dzisiaj na strajk nauczycieli, dzień 10, niektóre gazety odliczają to bardzo skrupulatnie. Czuje pani, że wygrają? Czy to jest moment przełomowy? No, którym... obawiam się, że przy całej determinacji mają bardzo małe szanse na zwycięstwo i ogromne wsparciu społecznym też. Dlatego, że rząd postanowił, że oni nie wygrają. Tak? Postanowił zrealizować ten sam wariant, który zastosował w zeszłym roku w stosunku do rodziców osób niepełnosprawnych. Chcę dać nauczkę społeczeństwu, że nie należy z rządem iść na udry wtedy, kiedy rząd jest gotów dawać, ale według innego klucza niż społeczeństwo oczekuje. Myślę, że ma być to też lekcja dla całego społeczeństwa, żeby inne grupy zawodowe nie próbowały w tym okresie przedwyborczym ugrać coś dla siebie. Ale z drugiej strony, jeżeli słyszymy od tego samego rządu, że on ma i daje, no i nagle ustawia się kolejka, a on mówi, nie, myśmy mieli wczoraj, to w ogóle dla innych ludzi, dzisiaj dla was akurat nie mamy. Powiem tak, jestem przekonana, że każdy polityk, który podniesie rękę na żądania i oczekiwania tak licznej grupy społecznej, jaką są na przykład nauczyciele, zawsze przegra. Pytanie tylko, kiedy przegra i w jaki sposób przegra. Ale jeżeli nawet rządowi wyda się, że w tej chwili odniesie zwycięstwo nad tą grupą zawodową, zmuszając ich do zaprzestania strajku, bo być może finanse po prostu zmuszą nauczycieli do tego, to będzie to bardzo pyrrusowe zwycięstwo. Choć dziś, jak się otworzy gazety, ale to właściwie są cytaty nawet sprzed strajku jeszcze. To jest taka rywalizacja między województwami, czyli rządem, a samorządami, czyli trochę opozycją. I dzisiaj opozycją. I dzisiaj tam, gdzie w miastach, a w większości tych większych miast rządzi inna niż pisowska władza, to te samorządy mówią spokojnie, nauczyciele, z nami wygracie. My wam zapłacimy za te dni strajkowe. Wszystko jest u nas takim lekkim, wojennym klimatem podszyte. No, mamy rok ważnych wyborów. Jeszcze, żeby tylko jeden. Żeby tylko jeden. Przyszły też. Tak. Natomiast na pewno, ja mam głębokie przekonanie, że to, co robią nauczyciele, to jest coś, co będzie ten rząd kosztowało bardzo wiele. Jeżeli nie pieniędzy teraz, to porażkę wyborczą za kilka miesięcy. Mówimy o takiej też grupie społecznej, która w innych krajach ma ogromny szacunek, a w Polsce jest niedoszacowana finansowo, ale też tego szacunku bardzo często jej brakuje. Ale to jest jedno ze sobą związane.
ludzie mają skłonność szanować tych, którzy zarabiają duże pieniądze. A jak się komuś na mało płaci, to znaczy, że jego praca jest nic nie warta. Tak, ale to tak się stało. Myśmy zdeprecjonowali bardzo wiele zawodów. Proszę zwrócić uwagę, jak podniesienie uposażenia w jakichś grupach podnosi z automatu autorytety. Pan jest ode mnie dużo młodszy, ale ja pamiętam po prostu te ruchy wykonywane w latach 90. w stosunku do kolejnych grup, które skutkowały natychmiast podniesieniem autorytetu społecznego. Nauczyciele są oceniani nie tak wysoko, jak powinni, właśnie dlatego, że za mało zarabiają. I ludziom się wydaje, że ktoś, kto dostaje 2000 zł na rękę, to nie jest to specjalnie. A z drugiej strony słyszał ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który mówi, nie możemy dać podwyżki nauczycielom, bo wtedy będą zarabiali prawie tyle samo, co nauczyciele akademicy. To jest totalne szaleństwo. No, bo nauczyciele akademicy też nie zarabiają nawet z daleka porównywalnie z kolegami z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oczywiście o zachodniej nie mówiąc. Powiedzmy sobie szczerze, że edukacja na poziomie wyższym i płace w nauce to są kuriozalnie niskie, więc to jest taki argument. Przypominam, że kiedy rząd PO-PSL godził się na podwyżki nauczycielskie, bo teraz się często używa tego argumentu, że od 2012 roku PO i PSL nie dało nauczycielom żadnych podwyżek. Nie, nie. To był zupełnie inaczej wynegocjowany układ. Właśnie w pierwszej kolejności dostawali nauczyciele całkiem spore podwyżki, a w drugiej kolejności nauczyciele akademiccy. I dlatego po 2012 roku nie było już podwyżek w edukacji średniej i podstawowej, ponieważ była wyższa. Po to najpierw podniesiono nauczycielom edukacji szkolnej, żeby w drugim ruchu wesprzeć nauczycieli, którzy uczą w szkołach wyższych, żeby to wszystko razem zachowało jakieś proporcje. Choć z drugiej strony zaczęliśmy rozmowę od tego, dlaczego w tak kuriozalny sposób czasami komentujemy tak bolesne, ale oczywiste rzeczy, a to wszystko się przecież zaczyna w szkole albo na uczelni wyższej. Jeżeli tam ten poziom jest właśnie taki, to później skojarzenia są też właśnie bardzo, bardzo proste, bardzo proste i bardzo jednoznaczne czasami. Ten strajk nauczycieli jest w stanie otworzyć oczy na coś więcej niż tylko problemy finansowe tych, którzy nauczają nasze dzieci? Ja mam nadzieję, że w ogóle zwróci uwagę społeczną na to, że wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 lat w szkole, kompletnie szkole nie służyło. Mhm. Dlatego, że nazywanie reformą, już wiemy, że nic się tam nie udało sensownie zreformować, działań, które w ogóle nie naruszają sposobu uczenia i tego, co jest najważniejsze w edukacji, to jest naprawdę strata czasu. No, komu i co da, że akurat zmienimy system z 6-3 na 8-4. No, Annie Zalewskiej da, spełniła obietnicę. Przecież to nie zmieniło niczego w systemie edukacji. Tak jak nauczycielom nie dano wolnej ręki w kształtowaniu programów, to nadal nie mają. Podkreślano wielokrotnie, że trzeba pracować z młodymi ludźmi nad budowaniem kompetencji pracy zespołowej, prawda? A nie rywalizacji wyłącznie. My nie wychowamy samych dyrektorów w szkołach. My musimy wychować przecież ludzi, którzy będą pracowali w zespołach. Kompletnie tego nie uczymy. Oczywiście, że takie zmiany zaczęto wprowadzać już kilkanaście lat temu do programów, ale no, ja nie zapomnę nauczycielki, od której usłyszałam, no my tu mamy z kuratorium takie wytyczne, że dzieci mają pracować w zespole i będą oceniane wspólnie, ale chyba razem z rodzicami, prawda, proszę Państwa, jakoś sobie z tym poradzimy. No, ale to jest właśnie ten moment, kiedy czasy się bardzo dynamicznie zmieniają, ale polska szkoła za tym kompletnie nie nadąża i idzie w zupełnie inną stronę i kończy się to właśnie tak, jak się kończy. Dzisiaj ten strajk jest największy od lat 90. i na razie, mimo groźby utraty pieniędzy za czas strajku, nie widać jego końca. Bo środowisko zostało nie tylko poruszone tym, że mało zarabia i traci autorytet, ale także tym, że zostało po prostu upokorzone i obrażone. Ale co tym, że krowy dostały 500 swoje, a oni nie? No wiemy, że to jest nie do końca prawda, tak. ale to nie zmienia postaci rzeczy, że dla ludzi upokarzająca jest na przykład świadomość tego, że można rozdać pieniądze bardzo bogatym, tak? Tak. Bo 500 plus na każde dziecko oznacza, że dostanie je także ktoś, kto zarabia powiedzmy 200 tysięcy rocznie czy 300 tysięcy rocznie. A nie dostanie podwyżki człowiek, który nie ma właściwie z czego zapłacić podstawowych rachunków. Godzimy się z tym, że
dopłatę, jak to zwał, tą dopłatę do emerytury dostaną także ludzie, którzy mają po kilkanaście tysięcy złotych emerytury i dostaną ją z podatków tych nauczycieli, którzy zarabiają po dwa. To jest poczucie niesprawiedliwości społecznej. I to się musiało tak skończyć. Nie da się rozdawać pieniędzy na tej zasadzie, na jakiej robi to PiS, że już wszyscy biorą, tak, w pewnych wyznaczonych grupach i biorą najbogatsi, ale nie daje się tym, którzy naprawdę nie mają tego nosa ponad wodą. Ja nie daruję temu rządowi nigdy sposobu, w jaki upokorzono matki osób niepełnosprawnych i świadomie używam słowa osób, bo mówimy o dorosłych ludziach, którzy już dawno wyszli z obowiązku szkolnego, już dawno nie mają żadnych 500 plus na żadne dziecko, mają po 30 lat, po 40 i bez matki, która od rana do wieczora i przez całą noc się nimi opiekują, nie mieliby żadnych szans na życie. Dlaczego my tych ludzi nie widzimy? W tej chwili z Polski opłaca się emigrować do Czech, żeby tam dostać lepszą opiekę nad niepełnosprawną osobą w rodzinie, niż żyć w kraju, w którym przez 25 lat nikt dla tych ludzi niczego nie zrobił. I rozdać tyle miliardów i nie znaleźć pieniędzy dla matek i tych osób niepełnosprawnych jest dla mnie nie do pojęcia. I za chwilę jedna z nich będzie naszym gościem i o tym wątku też porozmawiam. Natomiast myślę sobie o trochę głębszym kontekście całego tego protestu nauczycieli, który mamy teraz, że jakby też tak rodzice to odbierają. Oto inteligencja buntuje się przeciwko rządowi. To nie jest tylko strajk w konkretnej szkole. To jest strajk takiej grupy społecznej, która... Pytanie, czy czuje pani, że ona ma taką siłę, że jednak w finale rząd będzie bał się podnieść na nią rękę, czy nie? Nie wiem, co zrobi rząd, bo jest dla mnie nieobliczalny już od dawna. I da więcej pieniędzy. Jest dla mnie nieobliczalny już od bardzo wielu działań. I zaskakuje mnie dziwnymi decyzjami w różnych sytuacjach. Ale wiem, że przegra, jeżeli nie ustąpi. Ale przegra wybory do Europarlamentu, czy przegra wybory parlamentarne, czy przegra na dłuższą metę po prostu moralnie? Nie, wybory parlamentarne. Nie da się upokorzyć 500 000 ludzi, a tylu jest nauczycieli, jest ze współmałżonkami, rodzinami, co najmniej bez konsekwencji. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Była minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Małgorzata Milanowska. Spokojnego dnia. Dzięki. Do zobaczenia. Nasz kolejny gość już za chwilę. Iwona Hartwich, to jest osoba, o której wspominaliśmy przed chwilą, matka osoby niepełnosprawnej, która swego czasu w polskim parlamencie protestowała, dzisiaj w zupełnie innym wydaniu. Dziękuję jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dobrego dnia. Dobrego dnia. A, może się czuję. Ja, tak, oczywiście.